Witam Państwa na uroczystym zamknięciu naszych mistrzostw, spławikowych mistrzostw Polski weteranów. Mistrzostwa te dobiegły końca. Patrząc na osiągnięte wyniki, można powiedzieć, że nasze życzenia, tu miałem co innego powiedzieć, ale sędzia mówi, powiedział mi co innego, aby ryby jeziora Dratów docenili obecność najlepszych weteranów i współpracowali z nimi przynajmniej w drugim dniu. I tego życzę Państwu, żeby było w przyszłości jeszcze lepiej. Zawodnicy 57 w tych zawodach złowili 228 kg ryb wymiarowych, które po zważeniu i w dobrej kondycji wróciły do łowiska. Organizatorzy uważają, że spotkanie z tak dobrymi zawodnikami to jedno z najprzyjemniejszych chwil, jakie można spędzić nad wodą. Mam nadzieję, że Wy również spławikowe Mistrzostwa Polski Weteranów rozegrane na gościnnej ziemi lubelskiej zaliczać będziecie do udanych i miło je wspominać. A wszystkie nasze potknięcia czy niedociągnięcia zostaną nam wybaczone i szybko ulecą z Waszej pamięci. I z przyjemnością będziecie wracać tu jeszcze wielokrotnie. Wiedząc, że wiele z Was ma przed sobą setki kilometrów drogi powrotnej, będziemy starać się, aby ceremonia zakończenia przebiegała sprawnie. Drodzy Państwo, pozwólcie, że w imieniu nas wszystkich przywitam przybyłych na uroczystość zakończenia tych zawodów. Gospodarza tego terenu, który był na otwarciu dzisiaj również, jest wśród nas pana Andrzeja Chabrosa, wójta gminy Ludwin. Witam serdecznie przybyłego po wczorajszym posiedzeniu zarządu głównego, prezesa zarządu głównego, kolegę Teodora Rudnika. Witam gospodarza okręgu PZW Lublin, kolegę Jerzego Leusa, prezesa zarządu okręgu. Witam wiceprezesów zarządu okręgu, kolegę Krzysztofa Krysteckiego, wiceprezesa do spraw sportu i kolegę Dariusza Ciechańskiego, wiceprezesa do spraw młodzieży, jednocześnie przedstawiciela jednego ze sponsorów. Proszę sędziego głównego spławikowych mistrzostw Polski weteranów, kolegę Krzysztofa Chwastka, o przedstawienie oficjalnych wyników zawodów. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich na ceremonii zakończenia mistrzostw. Nagradzanie zwycięzców rozpoczniemy od pierwszej kategorii, czyli to była największa ryba złowiona w czasie zawodów. W dniu dzisiejszym, w drugiej turze, największego leszcza o wymiarach, o masie 720 gram złowił Roman Stasiak, okręg PZW Sieradzu. Gratulacje, zapraszamy. Proszę. Prosimy prezesa zarządu okręgu i prezesa zarządu głównego o dokonanie dekoracji. Dziękuję bardzo. Teraz wykonamy nagradzanie zwycięzców poszczególnych sektorów w obydwu turach. Tura pierwsza, sektor A. Miejsce pierwsze, Marek Wilk, okręg PZW w Tarnobrzegu. 3145 punktów. Sektor B. Jan Sadowski, okręg PZW w Lublinie. 3825 punktów. Sektor C. Adam Kruk, okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim. 4915 punktów. I sektor D. Piotr Skuza, okręg PZW w Tarnobrzegu. 7850 punktów. To był najwyższy wynik wczorajszego dnia zawodów. Prosimy o dokonanie dekoracji. I o zabranie głosu naszego akustyka.
Dziękuję bardzo. Brawa, brawa dla zwycięzców. Tura druga. Sektor A. Jacek Wódz, okręg PZW w Tarnobrzegu, 745 punktów. Sektor B. Włodzimierz Kmieć, okręg PZW w Poznaniu, 4780 punktów. Sektor C. Adam Kruk, okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim, 6875 punktów. I sektor D. Bogusław Brud, okręg PZW w Rzeszowie, 9975 punktów. Najwyższy wynik uzyskany przez zawodnika w całych zawodach. Przypomnę, że sponsorami dzisiejszych, wczorajszych Mistrzostw Polski Weteranów są Mikado Warszawa, Mawer Polska, Robinson Bielsko-Biała, Gutmik z Białobrzegi, Milomacz Pro, Fiume Lublin, Fiume Wrocław, Wimba Lublin. A teraz proszę akustyka. Dziękuję bardzo, brawa dla zwycięzców. A teraz przystępujemy do właściwej ceremonii oficjalnych całych mistrzostw. Mistrzostwo Polski Weteranów 55+, w Wędkarstwie Spławikowym, Dratów, 25-27 maja 2018 rok. Klasyfikacja końcowa. Miejsce szóste. Ryszard Dzikiewicz, okręg PZW w Koszalinie, 5 punktów. Zapraszamy kolegę. Miejsce piąte. Marek Wilk, okręg PZW w Tarnobrzegu, 4 punkty. Miejsce czwarte. Włodzimierz Kmieć, okręg PZW w Poznaniu, 3 punkty. 7640 gram. Miejsce trzecie i tytuł drugiego wicemistrza Polski w kategorii weteranów na rok 2018. Jan Sadowski, okręg PZW w Lublinie, 3 punkty, 12 690 gram. Pierwszą trójkę zapraszamy zawodników razem z trenerami. Miejsce drugie i tytuł pierwszego wicemistrza Polski w kategorii weteranów w Wędkarstwie Spławikowym na rok 2018 zdobył Bogusław Brud, okręg PZW w Rzeszowie, 3 punkty, 14 735 gram. I miejsce pierwsze oraz tytuł mistrza Polski w kategorii weteranów w Wędkarstwie Spławikowym na rok 2018 zdobył Adam Kruk, okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim. 2 punkty sektorowe. Zapraszamy zwycięzcę. Wręczenia pucharów, dyplomów, medali wykonają prezes Zarządu Głównego Toru Drudnik i prezes Zarządu Okręgu Jerzy Leus. A nagrody wręczą wiceprezesie Zarządu Okręgu w Lublinie kolega Krystecki i kolega Dariusz Ciechański. Ja skorzystam z okazji, przedstawię pozostałych sponsorów. Sklep wędkarski Rybka, sklep wędkarski Pirania, sklep wędkarski Szczupaczek, Browar Lublin, Amazing House Lublin, Marian Masewicz, zakłady mięsne Wierzejki oraz Nowęczowska Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa. To co?
Janek, ale masz nagrodę, nie pożyczę. Zawsze tak jest w Lublinie. Bardzo się cieszę, że się żółta. Nie ma problemu. Dziękuję bardzo. Prosimy również o to, żeby wszyscy zawodnicy i trenerzy zostali do końca naszej uroczystości, bo chcemy później wspólne pamiątkowe zdjęcie zrobić na tle tutaj naszego łowiska. Daj trenerowi. Dzięki, wyróżnień i prosimy o następnych czterech zawodników, których przedstawi sędzia główny, ze względu na to, że sponsorzy, jak słyszeliście, są dosyć hojni na dzisiejszych imprezach i dzisiejszej imprezie i możemy jeszcze uhonorować czterech następnych zawodników. Proszę bardzo. Nawet pięciu. Bonus dodatkowy. Miejsce siódme. Adam Mariowski, okręg PZW we Wrocławiu. 5 punktów. 9170 gram. Miejsce ósme. Jan Tołoczko, okręg PZW w Olsztynie. Jerzy. Również 5 punktów, 6145 gram. Jerzy, przepraszam. Jak należy. Miejsce dziewiąte. Andrzej Jadwiszczak, okręg mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego. 7 punktów. 7980 gram. Miejsce dziesiąte. Marian Masewicz, okręg PZW w Koszalinie. 8 punktów. Jest kobieta wędkująca. I miejsce 11. Piotr Skuza, okręg PZW w Tarnobrzegu. 10 punktów. 8120 punktów. Kobieta wędkująca jest. Zapraszam. Proszę. Prosimy również tam stać. Bardzo. Z mojej strony to już wszystko. Ja dziękuję wszystkim zawodnikom za sportową rywalizację. Dziękuję trenerom, opiekunom, sympatykom wędkarstwa. Dziękuję organizatorom. Dziękuję sędziom. I szczególne podziękowania tutaj z mojej strony. Myślę, że z waszej tak samo. Już nie wspomnę o organizatorach, o prezesach, o całej ekipie, która przygotowała te mistrzostwa, ale o osobie, która zainicjowała te mistrzostwa, to sobie, która mnie tu zaprosiła, dyrektora Biura Zarządu Okręgu w Lublinie, Andrzeja Borkowskiego. Andrzeju, gratulacje. Dziękuję, szczęśliwej drogi do domu życzę wszystkim i oddaję głos prowadzącemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że koleżanki i koledzy w imieniu swoim i organizatorów
Serdecznie podziękuję sędziemu głównemu za to, że sprawnie, spokojnie przeprowadził te zawody, jak również całej komisji sędziowskiej. Dziękuję pani Małgosi bardzo za to, że nie miała za wiele pracy, która pełniła opiekę medyczną przez te całe 3 dni. Szczególne słowa podziękowania kieruję do sponsorów naszych mistrzostw. Bez ich udziału na pewno nie miałyby one takiej oprawy. Proszę o zabranie głosu prezesa zarządu głównego, kolegę Teodora Rudnika. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Specjalnie dzisiaj tutaj chciałem być, żeby powiedzieć jedną myśl. Nie chcę przedłużać, wszyscy spieszymy się do domu, ale chcę powiedzieć, że dla mnie ważne są 2 kategorie wiekowe w naszym związku. Zawodnicy z dużym doświadczeniem, którzy niosą tradycję zawodów sportowych, walki sportowej, umiejętności, które wy posiadacie, oraz młodzież. Młodzież, bo to jest nasza przyszłość, ale młodzież, która od was uczy się tego fachu, nazwijmy go w cudzysłowie, uczy się tego, by sportowo walczyć dalej w swoim życiu. Serdecznie wam gratuluję udziału w zawodach. Popatrzyłem na Andrzeja, gdy przyjechałem tutaj, a Andrzej mocno umęczony po zawodach, zresztą dalej widać to, więc na pewno przez te 3 dni w słońcu było trudno i ciężko. Gratuluję wam wytrwałości, okazuję wam szacunek za to, że chcieliście tak walczyć, że chcieliście przyjechać, że odwiedziliście piękną ziemię lubelską. Gratuluję zwycięzcom. Zwycięzcami dla mnie jesteście wszyscy. Niektórzy tylko otrzymali symbole, które mówią o zajętych miejscach. Gratuluję wam udziału. Natomiast Jurkowi Leusowi i całemu zarządowi okręgu dziękuję bardzo za to, że podejmują się tego wysiłku, tego trudu, by takie zawody zorganizować. Szanujemy weteranów, popieramy młodych. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo za te ciepłe słowa i zapraszamy prezesa zarządu okręgu, kolegę Jurka, prezesa, na podium, pod numer 1. A prezesa zarządu głównego tradycyjnie proszę o wręczenie okolicznościowych medali, takich jak otrzymywali wszyscy zwycięzcy tych zawodów. Dziękuję bardzo, gratulujemy kolego prezesie. O głos prosił gospodarz tego terenu, wójt gminy Ludwin, kolega Andrzej Chabros. Proszę bardzo. No, dziękuję serdecznie. Jeszcze raz wszystkich witam serdecznie na terenie ziemi ludwińskiej. Cieszę się, że z tyle osób, jak widzę te tabliczki, o które mówię, o waszych miejscach, skądście przyjechali, w niektórych byłem i wspominam bardzo miło, natomiast dzisiaj jestem przeszczęśliwy, że ludzie, przedstawiciele tamtych stron mogą przyjechać i zobaczyć, poznać ziemię ludwińską, ale jesteśmy w miejscowości Dratów. Chciałbym tak, wiem, że jesteście być może zmęczeni tą pogodą, tymi emocjami związanymi z połowem, ale chciałbym powiedzieć parę słów, żebyście kojarzyli ten Dratów, miejscowość historyczną, jedną z najstarszych na terenie naszej gminy i w ogóle, pisaną kiedyś nawet Cyrulicą, czyli Dratiew można to odczytać, stąd ta obecność cerkwi prawosławnej. Też ziemia naznaczona wszelkimi bojami i krwią, nie tylko polską, bo tutaj niedaleko była potyczka powstania styczniowego, gdzie generał Henryk Kruk z powodu złych rozwiązań logistycznych nie wygrał tej bitwy, ale też pierwsze symptomy cudu nad Wisłą, pierwsze wygrane potyczki, bo to nie można mówić jeszcze o walkach, też zaczynały się na tej ziemi. Więc tutaj niedaleko stoi też pomnik, przejeżdżacie po prawej stronie, będzie taki stary, rozwalający, że tak powiem się, budynek Popówka, gdzie hitlerowcy rozstrzelali popa wraz z córką, a po drugiej stronie jest pomnik, jeszcze starszy pomnik, który w tym roku kończy 100 lat, ale on jest postawiony nie na znak odzyskania przez Polskę niepodległości, ale jeszcze wcześniej tutaj polska organizacja wojskowa, więc jeszcze nie Wojska Polskie,
stoczyła potyczkę z austriacko-węgierskimi żołnierzami. Później wielka manifestacja, a więc ta Polska też tworzyła się tutaj. Jeszcze raz dziękuję wam za to, żeście byli. Życzę wam dalej pomyślności. Gratuluję wam tej wspaniałej pasji, bo ja dzisiaj już mówiłem, że nie ma tutaj dzisiaj z nami Zbyszka Sadowskiego, który pielęgnuje też we mnie tę pasję wędkarską, chociaż brak mi ciągle czasu, ale staram się gdzieś tam tego robaka zmoczyć. Życzę wam bezpiecznych powrotów do domu i tego, żebyśmy się w przyszłości zobaczyli tutaj na zbiorniku Dratów. Dziękuję. Brawo, dziękujemy panie wójcie. Proszę prezesa Zarządu Głównego o oficjalne zamknięcie spławikowych mistrzostw Polski weteranów. Poczet flagowy w składzie: Adam Kruk, Bogusław Brud, Jan Sadowski. Do opuszczenia flagi państwowej wystąp. Spławikowe Mistrzostwa Polski Weteranów 55+. Uważam za zakończone. Całość, baczność! Flagę państwową opuścić! Proszę państwa, jako prowadzący życzę wszystkim szczęśliwego powrotu do domów i do zobaczenia na kolejnych zawodach rozgrywanych w Okręgu Lubelskim. Dziękuję serdecznie wszystkim za udział i zapraszam serdecznie, tak jak prosiłem na początku, o to, żebyśmy wszyscy uczestnicy, zawodnicy, trenerzy, kierownicy drużyn, sędziowie, kibice, zapraszam tutaj przed tą ściankę, na której są wymienieni sponsorzy.